Cześć, witajcie z tej strony. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na kanale i mamy nagrody za Division Rivals i Food Champions. W tym razem zacznę od Division Rivals. Biorę monety, ponieważ przyda się szczególnie po tym, że ostatnio no te paczki nie były za dobre. I mistrzostwa Food, i niestety bardzo liczyłem na Natana Ake, żeby dostał informa, strzelił bramkę, Bornum wygrało i nie dostał informa, ale za niego dostał Aihan, który też strzelił jedną bramkę, ale Fortuna Düsseldorf wcale nie wygrała, tylko zremisowała, więc no to ma sens ewidentnie. Nie wiem, kogo ja bym tu chciał, na pewno Firmino, na pewno Sancho, może jeszcze ewentualnie, no ogólnie Firmino, Sancho lub ktokolwiek inny, byle z wysoką oceną, więc proszę, mam Golda 3, dwa player piki i jest 30 tysięcy końców, dwa player piki, dwie mega paczki, jedna paczka za 50 tysięcy i zobaczmy. Pierwszy player pik, Mandanda i Dolberg. Dobra, niech będzie Mandanda. I tu, proszę, i jej. Teles, dobra! Teles jak najbardziej może być. Trochę mi nie pasuje do składu, ale może go jakoś wcisnę na prawą obronę. I jakoś się go połączy z jego Carlosem i z Seedorfem, dobra. Teles jak najbardziej spoko, chyba według mnie chyba trzecia karta najbardziej, którą bym chciał, więc nie jest źle, naprawdę jest spoko. A już jak znowu się pojawił ten Dolberg, już tak kurde, ale się na końcu Teles pojawił na szczęście, dobra. Mega paczka numer 1. Kurde, ale jak patrząc na te nagrody, to jest duża przepaść między Goldem 3 a Silverem. I jest Walkout Inform. Proszę, Brazylia. Hiszpania? SP i mamy Parejo 88? Nie, to jest Cazorla 86. No wolałbym Parejo, ale Cazorla zawsze też się przyda. Więc na listę transferową, kurde, też nie wiem czy... Kevin De Bruyne! To jest 170 tysięcy, moi drodzy państwo. Tak więc, no co, ja się prawdopodobnie biorę za robienie Wissama Ben Yedera. No, mam sporo kart w klubie. Co to jest? Ja się cieszyłem, że ja Cazorle w ogóle dostałem. A tu jest Kevin De Bruyne. Okej, okay, jeszcze Teles w player pickach, naprawdę... Na te nagrody już nie mogę narzekać, naprawdę. Szczególnie, że to mega paczka. W mega paczkach ja w tym FIFA mam okropne szczęście. Nic nie trafiam praktycznie, a tu drugie ekrany z rzędu, wow. Bez walkoutu, Holandia, SO, De Ligt. No nie, jak De Ligt, jak De Ligt ma informację, co ja gadam. Dobra, De Vrij. Zawsze pewnie jakieś 5000 będzie. O, jeszcze Iniesta, Carvalho i Pereira. Ich sobie zachowam, bo oni mi się przydadzą do SBC Obenka. Bo tam widziałem na Futbinie, to tam były te holenderskie karty i w ogóle. Dobra. I mamy paczkę za 50 tysięcy. I w najlepszej paczce... Dobra. Dwie mega paczki, w których nie mam totalnie szczęścia. Pierwsza genialna Cazorla i De Bruyne. Druga paczka też naprawdę... Naprawdę no taka... No ekrany, no ekrany, ale teraz paczka za 50 tysięcy i nie ma nic, ale naprawdę jestem zadowolony. De Bruyne, Cazorla i Alex Teles, więc ja dziękuję Wam za oglądanie. W dużo lepszym humorze te nagrody tak rosły. Pierwsze najgorsze, no tam Harbonier. Drugie już Nacho, paczki porównywalne do pierwszego, ale teraz nie mam pytań. Dobra, trzymajcie się. Cześć.